Dzień dobry, moi drodzy. Przychodzę do Was z horoskopem na kolejny tydzień maja, czyli od 15 do 21. I będę omawiała trzy znaki zodiaku: koziorożca, wodnika i rybki. I do końca maja taka konfiguracja pozostanie, a później już od czerwca będę robiła Wam horoskopy dla każdego znaku zodiaku osobno, ale również miesięczne, ale postaram Wam się to rozgraniczyć na każdy tydzień, żebyście wiedzieli pierwszy tydzień, drugi, trzeci i czwarty. Zatem taki złoty środek chciałabym znaleźć dla Was. I też mam nadzieję, że każdy z Was, a jak nie każdy, to większość z Was będzie usatysfakcjonowana. Zatem, aby nie przedłużać, będę odczytywać karty dla koziorożca na ten przyszły tydzień od 15 maja do 21. Jak to tam właśnie będzie wyglądało? Koziorożec. Koziorożec, już patrzymy, na co powinien zwrócić uwagę koziorożec. I karty mi tutaj pokazują, że jakieś wieści, na które czekacie, jakieś ważne pismo, gdzieś utknęło, a Wy możecie chcieć dorabiać do tego jakąś teorię, że coś jest nie do końca właściwe. Taka jest tutaj podpowiedź od kart. Zobaczymy, co w sferach zawodowych zatem. Tak, sfery zawodowe dla koziorożca, sfera zawodowa dla koziorożca. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, mam tu pokazane, żebyście zwrócili uwagę na osoby, które gdzieś tam chcą przy Was blisko w sferze pracy być, bo mam pokazane, że ta osoba nie do końca będzie z Wami szczera, uczciwa i nie do końca potwierdzone informacje Wam będzie podawała. Zatem warto na to zwrócić uwagę. Zbyt wiele o sobie i o być może sprawach firmy, zwłaszcza w negatywie, nie wypowiadać, bo to zostanie wykorzystane przeciwko Wam. Jak kwestie uczuciowe dla koziorożca? Kwestie uczuciowe, możecie czuć taką ciężkość ogólną, ale mam też pokazaną jakąś sprzeczkę, która może się w ten sposób definiować. Jest taka ciężkość, takie bicie się ze sobą, tak? Czy było w ogóle nam to potrzebne? Zatem czasem warto zostawić język za zębami i nie wypuszczać tych trudnych słów. Karta rada, patrzcie na siebie pozytywnie. Karta gwiazda jest to karta spełniających się życzeń, zatem możecie w tym, jakby w tej relacji naprawdę fajnie się poruszać, fajnie budować tą relację, ale niepotrzebne jakby tutaj dwa, trzy słowa mogą zburzyć tą sielankę. Dla osób, które są samotne, karty pokazują, że przez kogoś, kogo znacie, zostanie Wam ta osoba przedstawiona, z którą będziecie chcieli albo też nie kontynuować dalszą drogę. To będzie od Was zależało. No a jak kwestie zdrowia, kochane koziorożce? Zdrowie. Jak tam w zdrówku? Tutaj stan emocjonalny mi się tutaj pokazuje. Być może ten konflikt też będzie miał na to wpływ, ale również karty pokazują, żebyście zwrócili uwagę na tutaj środki komunikacji, którymi się przemieszczacie, bo może być jakaś taka historia, która jest trudną emocjonalnie. Nie tyle, co Wam coś zagraża, ale niepotrzebne. Tutaj jakieś zdarzenie, które wzbudza w Was bardzo mocne emocje. Taka jest tutaj historia właśnie, jeżeli chodzi o zdrowie. Większych jakby uwag tutaj karty nie mówią, nie sugerują, zatem też nie będę się doszukiwać, bo wiadomo, jeżeli będziemy kopać, to i dziurę znajdziemy. A chyba nie o to nam wszystkim chodzi. Dziękuję serdecznie koziorożcom. Hej, do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce. Zobaczmy, co też wodniki tutaj mają zapisane na przyszły tydzień. Wodniki, wodnik, 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 co tam wodnik? Co tam wodnik? Jak tam wodnik na przyszły tydzień? Wodnik na przyszły tydzień. I sfera uczuć się zarzuciła jako pierwsza.
Wow. Powiem Wam tak, będzie się działo i to dosyć sporo, to dużo. Panie, które jakby szukają nowej miłości, będą wybierały spośród dwóch i wybiorą słusznie, wybiorą najlepiej jak tylko można. A panie, które też gdzieś tam poszukują osoby do związku, mam wrażenie, że to będzie ktoś poznany albo online, ale nawet mi się tutaj zagranica pokazuje, czy ktoś jest z daleka. I mam też pokazane tutaj, że osoby w związkach, relacjach partnerskich, nie w głowie im będą romanse, wam jest potrzebna wspólna podróż, wyjazd gdzieś, ale tylko we dwoje i to was umocni. Taka jest podpowiedź od kart. A jak tam sprawy zawodowe, kochane wodniki? Sprawy zawodowe, kochane wodniki. Finalnie będzie szło, w zasadzie pod koniec tygodnia mam wrażenie, będzie szło to do przodu, ale początek może być taki stresujący. Będą miały wpływ na to dwie osoby, które będą za wszelką cenę próbowały was zbić jakby tutaj z stropu. Będą chciały wam coś zabrać, dosłownie, tak tu jest karty pokazane. Nie dajcie się, przezwyciężacie, ujarzmiacie problem. Finalnie będzie pozytywnie. A jak tam kwestie zdrowia? No, w zdrowiu mi się pokazuje taka raz lepiej, raz gorzej, raz lepiej, raz gorzej. A taka jest historia. Zwróćcie uwagę na stawy, mięśnie, układ ruchu, bo mi się tutaj to pokazuje. Zatem, jeśli was boli dzisiaj gdzieś tam kręgosłup, a jutro nie, dzisiaj znowu tak i tak dalej, to jest to do kontroli. Zwróćcie na to uwagę. Kiedy was bolą stawy, mięśnie, nie zwalajcie na to, że dźwigaliście, że coś robiliście ciężkiego. Że się przeforsowaliście, to jest do konsultacji. I taka jest tutaj podpowiedź, kochane wodniki. No dobrze, no to zobaczmy, co tutaj dalej jest dla kochanych rybek. Wodników zapraszam już na kolejny horoskop, również za tydzień. No dobrze, zobaczymy. Rybki. Jak tam ryby? Na co powinny zwrócić uwagę ryby? Na co powinny zwrócić uwagę ryby? Ryby. Ryby powinny zwrócić uwagę na kontakt osoby z przeszłości, że ta osoba może chcieć wkraczać w wasze życie, ale nie do końca jest to właściwe, bo ta osoba ma coś, co skrywa, jakąś tajemnicę, która wyjdzie na jaw i nie do końca będziecie tutaj usatysfakcjonowani. Zresztą tu jest blokada przy tym mężczyźnie, a zatem nie tędy droga, żebyście nie wchodziły ponownie w coś, co gdzieś tam kiedyś trwało, no bo to będzie pozorne szczęście na zasadzie tak, a później się okazuje, że nie do końca to jest słuszną drogą dla was. A osoby, które są w związkach, mam tutaj pokazane, że będziecie wybierać się na jakąś okoliczność. Okoliczność, mam wrażenie, związane z około dziecka. I tutaj karty pokazują, że na tą okoliczność, czy też przy niej, mogą pojawić się jakieś problemy. Być może tutaj być wynik, że nie umiecie się wybrać dosłownie. Coś takiego się rysuje. Zatem tam już na miejscu wy jako wy, a będzie fajnie, tylko ten start może być trudny. Nie wiem, czy już macie o tym świadomość. W zasadzie, jeżeli chodzi o to przyszły tydzień, to wypadałoby, żebyście wiedzieli, ale coś takiego, jakaś uroczystość, okoliczność, ale mi się coś przy dziecku pokazuje, a może ktoś wam zrobi niespodziankę, bo karta kapłanki jest pokazana o tym, że jeszcze o czymś możecie nie wiedzieć, że coś zostaje wam wyjawione, może będzie jakaś impreza niespodzianka. Trudno powiedzieć, coś takiego mi się tutaj rysuje. Zobaczmy, jak są kwestie zawodowe zatem. Kwestie zawodowe, kwestie zawodowe, kwestie zawodowe.
W kwestiach zawodowych zmienicie sobie historię zawodową. Mam pokazane, że dosłownie z dnia na dzień będą zmiany. Na początku możecie mieć wrażenie, że na tej zmianie straciliście, ale nic bardziej mylnego. Zyskacie znacznie więcej. Jest tu dwukrotne poszerzenie horyzontów i wejście w fajną atmosferę, a w taki, nazwijmy to, przyjacielski system, że każdy pracownik, pracownika, przełożony pracownika traktuje jak kogoś ważnego, jak ważny trybik dużej maszyny, coś takiego. Zatem w tym kierunku podążajcie. Jak tam kwestie zdrowia, kochane ryby, u Was? Kwestie zdrowia, kwestie zdrowia. Możecie mieć tutaj historię pod tytułem zabieg. Możecie mieć to albo zasugerowane, zaproponowane. Zabieg to może być finalnie pobranie krwi albo coś laparoskopowo, w każdym razie nie jest to cięcie, a jakby igła wbita w ciało, dosłownie. Coś takiego mi się rysuje, ale mi się pokazuje, że będziecie się wahać i ktoś to Wam jakby zasugeruje, że warto. Karty pokazują, że warto, bo odcinacie się od jakiegoś problemu. Zatem to już wszystkie znaki zodiaku, które omówiłam. Mam nadzieję, że ten system, który będzie od czerwca obowiązywał, będzie ku Waszej radości, zadowoleniu i każdy z Was znajdzie tutaj coś dla siebie. Pamiętajcie też o tym, że formy kontaktu macie tutaj na dole, gdzie możecie się ze mną kontaktować. Pamiętajcie też o tym, że wszelkie zapytania odnośnie konsultacji odpowiadam tylko i wyłącznie na maila, bo poprzez tutaj portale, w sensie media społecznościowe typu Facebook, no robi się tam bałagan i nie umiem tego jakby uporządkować, zatem ja tam nie odpowiadam na zapytania. Tam jest z automatu odpowiedź zaprogramowana, iż na wszelkie konsultacje, czy też próby konsultacji, umówienia się, to proszę na maila, jest podany mail i bardzo Was proszę, żebyście w tym kierunku podążali. Ja Wam za dzisiaj dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce.